tak jak przed chwilą widzieliście, teraz jedziemy sobie w dół. Jedziemy w dół. Super. Kurwa, co to jest? Ty dzik do chuja. Zobaczcie. Albo dzika świnia. A dzika świnia to nic innego jak dzik. To jest nie tylko sarny i jelenie, ale to jest dziki, kurwa. W Grecji możecie spotkać, a na autostradzie nawet widziałem, że niedźwiedzie. No to także trzeba tego. I jaszczurki, o. Także no to jest dość pięknego, bo jest klimat zupełnie inny. Roślinność, zwierzęta. To jest ta fauna, flora, fauna. Rośliny, zwierzęta, rośliny. To jest to co porusza, to zostaje w pamięci, kurwa, taka prawda. Ale druga zniszczona. No. Co to znaczyło? Taki kurwa nie bardzo był ten znak. No właśnie nie, ten znak był bardzo. Czyli znak był w porządku. Nawigacja pierdoli od rzeczy. A tu ktoś, jak ktoś lubi enduro, to ma pole do popisu. Nie przepadam za takimi skrzyżowaniami. Co zrobić? Kurwa, ta droga to nie jest za ciekawa pod względem technicznym. No, że tu w nocy się nie wybrałem. Kurwa, no przejebane. Mostek stary. Metalowy most. Kurwa, ale droga zniszczona.
kiedyś takiego fajnego tipa słyszałem. Przeczytałem w internecie. Znowu ta jaszczurka biegła taka po ulicy. I gościu mówił właśnie, żeby sprawdzać stan dróg przy pomocy Google Maps. Tam macie satelita widok, widok satelitarny. Widok satelitarny i tam możecie zwiedzić, obklukać, nie? To jest dobry tip od niego. Nie mówię, że jest zły, bo jest dobry. Tylko kurwa dziur to tam nie zobaczycie. Jedynie co zobaczycie to czy jest droga kamienna, asfaltowa i piaszczysta. Też kamienna i piaszczysta to też tak idzie, bo idzie rozpoznać. No ale dziury na wierzchu tego nie widać, kurwa. Jaki jest jeszcze dobry typ? To jest sprawdzenie czasu przejazdu w Google. Bo czasami się dajemy nabrać i sprawdzamy kilometrówkę. To 100 kilometrów, kurwa, ja pierdolę, nie, co to jest. A to 100 kilometrów na autostradzie, a 100 kilometrów taką drogą, no to jest kurwa różnica, nie? Także no trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę. To są takie tipy. Tip, inaczej wskazówka. Kolejnym tipem, nie wiem czy już mówiłem, to jest dla fanów kawy. Fanów? Nie, smakoszy. Smakoszy kawy. To kupić sobie kawę rozpuszczalną, czy tam jaką tam lubicie. Pewnie mówię, że przepadam za rozpuszczalną, tylko że rozpuszczalna akurat w drodze jest najlepiej do robienia. Termos zabrać, grzałkę, taką starą, komunistyczną najlepiej. To 5 zł na Allegro, czy 10 kosztuje. I kubek, żeby mieć zawsze kawę móc zrobić. To nam pozwoli zaoszczędzić sporo czasu, no i sporo pieniędzy, i sporo nerwów. I poprawi zawsze nastrój. Bo wypić kawę gdzieś na przełęczy, no to jest coś zajebistego. To w kawiarni potem byśmy musieli zapłacić za to grubo cash. No a tak możemy sobie wypić kawę w pięknych okolicznościach przyrody, zjeść coś. O kurwa. Powiem wam, że grubo. I płacąc za to prawie, że za darmo, nie? Czyli oszczędzamy kasę, czas, wszystko im plus. I poprawiamy sobie nastrój.
Chyba z deka pobłądziłem. Chyba tam do góry trzeba było jechać. Wow. Kurwa, domy nad przepaścią. Fuckers. Są na skałach stawiane. Muszę sprawdzić nawigację. Ale tam dom mieć, kurde. Normalnie przepaść. Ale to jest tych tras od ciula, kurde. Powiem wam. Dobra. Trasę też są z przewodnika wyciągnięto, tego Pawła Glaza, proszę, jak kamienie rozpierdala, także nie tylko piasek wyrzuca, ale i kamienie, ale jest. Kurwa.
Jest znak, że jest zwężenie, a nikt tego nie sprzątnie. Ło. Kurde, tu jest roboty, a roboty. Że dlatego nikt tego nie sprząta. Kurde, to jest niesamowita ilość pracy to wszystko posprzątać. W sumie nie wiadomo co z tym zrobić. Kurwa, znowu źle pojechałem. Muszę zawrócić.